No ja bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Naprawdę moi chłopcy zagrali dzisiaj bardzo dobry mecz. Myślę, Górnik też łatwo nie sprzedał swojej skóry. Także podwójne brawa dla mojego zespołu. No cieszę się, że po dobrym meczu w Jagiellonii jest progresja i jeszcze zagraliśmy lepsze spotkanie dzisiaj z Górnikiem. Cieszę się również, że zdobyliśmy dwie bramki, nie straciliśmy żadnej. Mamy dwa tygodnie przerwy na dobrą pracę i myślę, że dalej w kolejnych meczach jesiennego sezonu będziemy prezentować dobrą formę. No ja myślę, że cały zespół odpalił i to zasługa teraz też, że Flavio strzelił te dwie bramki. Ja bardzo się cieszę, że w ostatnim okresie trenowaliśmy sytuacje, które dzisiaj stworzyliśmy, czyli w treningu było dużo utrzymania piłki, gry na prostopadłe piłki, czyli wszystko to, co dzisiaj zademonstrowaliśmy i po akcje, które stwarzaliśmy i jeszcze mieliśmy parę sytuacji, które mogły się zakończyć bramką dla naszego zespołu. To było wszystko wypracowane, a myślę, że jeszcze powinno być lepiej w przyszłości. Jutro jest normalny trening o 10:00, poniedziałek jest wolny i później normalny rytm, w sobotę mecz charytatywny w Oławie i później będziemy już pomału szykować się do meczu z Legią Warszawa.